Rated M for mature. Killer, the making of. I died as Daniel Garner. I was sentenced to serve in pain, somewhere between heaven and hell. There, I lost my faith, but found a name. And now I am the angel's only prayer. Information led me here, to Warsaw, capital of Poland. Just over 1.6 million souls. I managed to escape them, but I don't have much time. I must find those responsible for all this. How long have you been plotting my damnation? Istniejemy formalnie od 2002 roku, od lutego konkretnie. Wydzieliliśmy się z firmy matki, która nazywała się Level Interactive. Część ludzi wzięła projekt ze sobą, postanowiła stworzyć nową firmę. W ten sposób powstało People Can Fly. Natomiast o tyle jest to ciekawa historia, że na początku było nas dosyć mało osób, bodajże 10. I przez kilka miesięcy zupełnie za darmo wszyscy pracowali po to, żeby projekt trochę wyszlifować i zaprezentować wydawcom zachodnim. No jak okazało się, minimum 20 osób, bo 20 osób przez prawie 3 lata było w stanie ten produkt zrobić. Nie liczę firm współpracujących. Już raz wspominałem, że w sumie było nas ponad 40 pracujących przy tej grze. Natomiast tak zwanego core teamu, czyli teamu podstawowego, było 22 osoby. I to jest absolutne minimum. No mniejszy zespół nie ma w tej chwili szansy, jeżeli chce spróbować konkurować na rynku światowym. What is so special about me that they made me heaven's hitman? Postać Daniela Garnera jest trochę wtórnym produktem wobec tego, że trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie siał zniszczenie, mordował, zabijał, rozczłonkowywał itd. itd. Także najpierw była koncepcja, że chcemy zrobić określonego stylu grę, czyli horror pomieszany ze strzelaniną, a później już kij się znalazł i postanowiliśmy wymyślić postać głównego bohatera. I żeby oczywiście było to trochę ciekawsze niż tylko taki kawał mięsa, który chodzi i strzela do wszystkiego, co się rusza, to dorobiliśmy do tego historię o tym, w jaki sposób znajduje się pomiędzy piekłem a niebem, czyli w czyśćcu i dlaczego musi robić to, co robi. Nie nazywałbym go porządkowym ani czyścicielem, on tak naprawdę wykonuje tylko zadanie na zlecenie, zadanie, dzięki któremu ma obietnicę, że w końcu trafi do swojej zmarłej żony z powrotem, się z nią połączy w niebie. Byliśmy, jesteśmy i mam nadzieję, długo będziemy pod wpływem tak wielu rzeczy, że naprawdę trudno je wymienić. Pierwszą i oczywistą inspiracją dla Penkillera są oczywiście gry tego gatunku. Natomiast faktycznie oprócz tego tak się składa, że każdy w firmie ma mnóstwo zainteresowań, w związku z czym jest tutaj dość interesujący, miły ferment intelektualny. Wymieniamy się opisami, doświadczeniami na temat, czy będą to azjatyckie horrory, czy będą to jakieś niszowe filmy czy książki. I z tego też czerpiemy inspirację. Ja myślę, że taką drugą rzeczą po konkurencyjnych grach jako źródło głównej inspiracji wymieniłbym coś, co ja nazywam japońską szkołą designu. So much horror around me. Why?
po prostu, aby wzbudzać u ludzi najniższe instynkty, wzwalać w nich poczucie albo przeżyję, albo zostanę zabity, czyli zabij albo przeżyj. Dlatego, że w tego typu grze trudno liczyć na to, że gracz będzie analizował story gry i wzruszał się losami bohatera, ponieważ przez 99% czasu walczy z przeciwnikami. Więc tam staraliśmy się skupić na tych podstawowych ludzkich instynktach, takich właśnie jak zabijanie, terror, przeżycia. W związku z czym, a oczywiście, żeby to wszystko było polane fajnym sosem, akurat jest to sos z krwi u nas, ale dzięki temu po prostu gra jest efektowniejsza. To jest to jednak pewna przenośna, pewna karykaturalizacja, pewna komiksowość tego wszystkiego. Że nie jest to realistyczne i nie wzbudza obrzydzenia, jest to bardziej zabawne, chociaż faktycznie polity w tej grze. Survival horror a painkiller to jednak są dwa różne gatunki. Survival horror, myślę, że główna różnica polega na tym, że w grach typu survival horror, jak sama nazwa wskazuje, chodzi tylko o przeżycie, ale w ten sposób, że bardzo często polega to na unikaniu walki. Natomiast w painkillerze dzieje się dokładnie odwrotnie. To słówko horror jest wspólne, ale jednak po kilku minutach to przeciwnicy zaczynają się martwić, jak przeżyć, a nie główny bohater. My chcemy dać głównemu bohaterowi poczucie mocy, siły i tak zwanego zarządzania. Tym, że jest naprawdę super bohaterem, kimś, kto sam staje przeciwko kilkuset przeciwnikom, potrafi wszystkich pokonać seriami swojego karakteru. Why invest hero cards with so much power? W grze pojawił się taki instrument, którego nazywamy czarnym tarotem, za pomocą którego gracz potrafi, rozdając karty i prosząc demony o przysługi, potrafi w czasie gry wykorzystać dodatkowe moce, tak jak spowolnienie czasu czy też nieśmiertelność. I dodaliśmy to z dwóch powodów. Pierwszy jest dość oczywisty, czyli po to, żeby gra była ciekawsza, żeby gracz, wspominałem już o tym, żeby czuł się zawsze jako superbohater. Superbohater, który potrafi powstrzymywać czas. Jest to po prostu bardziej interesujące, ciekawsze dla gracza i jest tam giełka tajemnicy z tym związana. Robiliśmy takie poszukiwania wśród okultystycznych dzieł, wśród również dzieł religijnych, aby stworzyć dość przekonującą historię, czyli tło do gry. Ja wiem, że sporo osób absolutnie tę warstwę gry ignoruje, skupiając się tylko na samej grze w poziomy, strzelaniu i tak dalej. Nie skupia się na tym, dlaczego bohater jest tam, gdzie jest. Ale jeżeli ktoś biblijne mito o strąceniu Lucyfera, o pierwszym człowieku, o tym, dlaczego Lucyfer został strącony do piekła, to wszystko jest jakaś nasza interpretacja tej historii. Mnóstwo tego typu historii. I jedną z nich trochę sobie przerobiliśmy i wykorzystaliśmy. How did you bring so many monsters out of hell? Potwory w painkillerze to jest ciekawa historia, dlatego że myślę, że rzadko w której grze spotyka się ich taką ilość i taką różnorodność. Postanowiliśmy, że praktycznie w każdym nowym poziomie gry będą co najmniej dwa, a czasem nawet są to i trzy zupełnie nowe potwory, co oczywiście było potworną wręcz ilością pracy. Głównym twórcą postaci był Michał Kosieracki, który wymyślał różne ciekawe z nimi knify związane. Stworzenie przeciętnej postaci potwora to jest praca dosłownie na tygodnie i jest to praca dla kilku osób. Po modelerze musi to przyjąć ktoś, kto to oteksturuje. Potem musi być też również ktoś, kto zrobi do tego animację. Także co najmniej trzy osoby pracują zawsze przy jednym takim stworku. To po prostu nie ma tam jakiegoś wielkiego sekretu. Oprócz tego, że talent ludzi przy tym pracujących i ciężka praca. Tak to wygląda. Mieliśmy założenie pobić rekordy i stąd też takie, a nie inne potwory. Extraordinary weapons were needed to do battle with such creatures. Broń w naszej grze to jest temat dość kontrowersyjny, dlatego że sporo ludzi nie do końca jakby doceniło to, jak głęboka myśl się za nimi kryje, za ich designem. Otóż my w absolutnej teorii mamy tylko i wyłącznie 5 broni. Na co część graczy podniosła krzyk, jak to ja mogę tutaj kupić grę, w której tych broni jest 30.
Natomiast tak naprawdę w ostatecznym rezultacie my mamy ich, dochodzi następnych jeszcze jakby kilka rodzajów, kilka możliwości zabicia potwora w ciekawszy i bardziej interesujący sposób. Natomiast główną myślą, która kryje się za bronią, jest coś takiego: nie powtarzać działania. Co mam tutaj na myśli? Otóż tak naprawdę jest, nie ma żadnego problemu, aby zrobić 100 broni w grze. I weźmy sobie, mógłbym mieć nóż w ręce, kawałek szkła, łopatę, jakąś kosę. Problem polega na tym, że wszystko to są tak naprawdę identyczne bronie, różnią się wielkością, ciężarem i wyglądem, ale tak naprawdę działanie jest identyczne. Biorę do ręki, pcham do przodu, zabijam. Więc postanowiliśmy odejść od tego i każda z naszych broni ma zupełnie inne działanie, co zaowocowało w tym ostatecznie, że nie ma czegoś takiego jak jedna najlepsza broń, którą się wykorzystuje w grze. Jak już ją gracz dostanie, to tylko do końca gry gra tą daną bronią. How many of you are responsible for my misery? Nie mam pojęcia, to nie moja wina. Here comes the pain. Again. Game.